coraz bliżej nas. Dzień dobry. Cześć. I witamy Was na vlogmasie numer 17. Przychodzę z pracy i Dominika już się zajęła poręczami, czyli ci, co pamiętają z zeszłorocznych vlogmasów wystrój mojego przedpokoju, holu, to wiedzą, że właśnie był to wystrój taki bardziej kobaltowy. I w tym roku również postanowiliśmy zachować ten kobalt, ale za chwilę, jeszcze nie za chwilę, dlatego że jadę pobiegać sobie na bieżni. Jak wrócę z tej bieżni, to z Dominiką pozakładamy różowe lampki. Nie łańcuchy, lampki. Ale wiecie co, ja dzisiaj właśnie w pracy myślałam, czy by nie skoczyć do sklepów i nie poszukać takich różowych, fajnych łańcuchów. Ładnie by to wyglądało. Bo świetnie by to wyglądało z tymi różowymi lampkami. Ale takie wiecie, kontrastowe kolory też będą ładne, mi się wydaje. Zobaczymy. Jak nam się nie spodoba, no to poszukamy jednak tych różowych łańcuchów. A teraz chcę Wam pokazać jedną rzecz, bo przyszła do mnie karteczka. Wiem od kogo, bo adresat jest z tyłu napisany, ale jeszcze jej nie otwierałam. Także idziemy otwierać karteczkę z Polski. Mam tutaj karteczkę i przepraszam Was z góry za to żółte światło. Ja nie wiem dlaczego ta... Ja wiem dlaczego, bo te... ja muszę powymieniać wszystkie światła, bo ja mam takie... Na zimne? Na zimne. Nie podobają mi się te światła, bo popatrz, jak my jesteśmy po prostu, jakbyśmy były chore na żółtaczkę. Trochę spróbuję podjaśnić na programie, może coś tam ten, chociaż ostatnio jak nagrywałam tag świąteczny, to podjaśniałam ile mogłam, tak się denerwowałam, bo okropnie wyglądałyśmy. I... Ale tu są jeszcze gwiazdeczki, jakieś gwiazdeczki. No tak. I taka przepiękna karteczka. Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Angelika R. z rodziną. Pozdrawiamy serdecznie, buziaczki. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla Angeliki i dla całej rodzinki, dla Marcelka, synka. Angelika jest ze mną już długi czas. Ja już nie pamiętam ile dokładnie, ale na pewno byłaś przez całe vlogmasy zeszłoroczne i troszkę chyba wcześniej, prawda? I oprócz karteczki Angelika coś tutaj przysłała, także będziemy patrzeć. A Efekti ma płatki. Pokaż. Pod oczy. W zeszłym roku też przysłała Angelika właśnie płatki pod oczy. Ja jej bardzo chciałam lubię. Chciałam powiedzieć właśnie, że dostałaś... Hydrożelowe płatki pod oczy. Ja mam je. Ale one mi się kończą, dosłownie mam jedno opakowanie mi zostało, także bardzo się cieszę i ogólnie polecam Wam te płatki, bo są bardzo, bardzo fajne. I cóż... A tu w Irlandii tej firmy nie mamy, co? Nie, nie ma. Ojejcia. Takie ładne. Zawieszka. Jaka piękna zawieszka, popatrzcie. No przepiękne, serduszko. Szare twoje kolory. Nasze kolory, no. Tutaj. I gwiazdeczki. Piękne. Gwiazdeczki. Dwa jelonki za serduszkiem. No przepiękne. Piękne. Angeliko, bardzo Ci dziękujemy za te drobiazgi. Są naprawdę bardzo, bardzo piękne i miłe. I znalazłyśmy idealne miejsce dla tej zawieszki, bo tutaj mamy takie drzewko zimowe z lampkami. I po prostu ta zawieszka będzie idealnie tutaj wkomponowana. O, trzeba to jakoś poustawiać ładnie. Tak, jeszcze to sobie tutaj, wiecie, poustawiamy. Żeby była po środku ładnie. Żeby tak była ładnie po środku. Ale mega tu będzie pasowało. Tutaj jeszcze położyłam, bo to jest na oknie kuchennym, położyłam ten lampionik z Wish. Pokazywałam, tylko akurat teraz ładniej widać. Bo ostatnio pokazywałam, to było całe białe. Tutaj mamy jeszcze bałwanka. I Mikołaja, któremu trzeba kupić baterię, dlatego że ta latarenka też mu będzie świeciła. A tam z tyłu widzicie moje motylki na huśtawce. One chyba z... Na kokonie, no. No, baterie, nie baterie, tylko... Nie naładowały się, bo nie było słońca. Tak więc, nie ma słońca. No, nie ma w ogóle słońca. One się tam męczą. One się próbują męczą. Działać, próbują i to coś tam, dzień. No. I takie gdzieś tam... Ale fajne, bo przynajmniej tak świątecznie się zrobiło przez te lampki, no. Ja już wróciłam z treningu i nastąpiła pewna zmiana planów dotycząca tych różowych lampek, dlatego że one są bardzo długie i starczą nam na więcej niż zamierzaliśmy w ogóle przyozdobić.
Ja Wam tutaj pokażę może. Cała ta górna poręcz od schodów, tutaj jest bok, dół i myśleliśmy właśnie, że one wystarczą po prostu na taki kawałek, ale one są dłuższe, więc postanowiliśmy, że tu ten sufit, zaczniemy od tego sufitu, tam, tu bokiem przepuścimy i wtedy dopiero wejdzie na poręcz, ale musimy zakupić, wiecie, takie, no, już na ten moment zapomniałam, jak to się nazywa, ale takie, no nie pineski, tylko coś, co się wbija do ściany, żeby podtrzymać te lampki. Biorę się za przygotowanie śniadania do pracy, ale to nie jest moje śniadanie, tylko to jest śniadanie Gumisia, dlatego że mamy taki układ między sobą, że ja 5 dni w tygodniu przygotowywuję śniadania jemu, a w zamian przychodzi weekend, to Gumiś przygotowywuje tylko 2 śniadania, ale za to przynosi mi do łóżka. Uważam to za bardzo sprawiedliwy układ. Moim zdaniem dzisiaj mu przygotowałam wrapa, znaczy on jeszcze o tym nie wie, dopiero się dowie jutro, bo nigdy mu nie mówię, on czeka zawsze na jakąś tam niespodziankę. I zawsze staram się mu urozmaicić na śniadania. Mam wrapa, na spodzie jest sos taki czosnkowy, sałata, mieszanka serów cheddar plus mozzarella i taki kurczak, który ma glazurę tikka masala. No, glazurę tikka masala, tego kurczaka akurat kupiłam, ale często, gęsto kupuję piersi z kurczaka i sama sobie gdzieś tam te glazurki robię. Ale teraz kupiłam i u mnie gotują się jajka, robię je na oczywiście w pół miękko i widzicie, że ta faza na te jajka takie nie na twardo ani nie na miękko, tylko takie pół na pół wciąż jest. I przyszedł czas na otwieranie naszych kalendarzy. Dominika czyni swoją powinność i numerek 17. 17, tak. I to jest herbatka z mandarynką, jabłkiem, zielona herbata. Guarana z witaminą B6 i ja już miałam tą herbatkę. Dzisiaj chyba piłaś, tak? Dzisiaj nie, tak. Detoks. Nie, ja dzisiaj piłam detoksową. Miałam jedną zaległą herbatkę detoksową i bardzo mi smakowała. Także jeszcze jedną sobie wypiję może. Zobaczymy. Dzień, okay. To deklora. Deklor. I 17. Tutaj jest. Coś. Proszę. Coś takiego dużego. Pewnie znowu. I tutaj mamy shower gel, drugi już, bo przypomnę, wcześniej na samym początku otwierałam jeden. Oczywiście z esencjonalnymi olejkami. Dobra, następny kalendarz. I dzisiaj pokażemy, jak to się wszystko prezentuje w pudełeczkach. Tak. Bo bardzo ładnie, ten kalendarz nam się podoba. Ok, 17. I co kryje? O, miodowy. Miodowa maseczka, tak. Royal Jelly, czyli to jest taka jakby naturalna, że galaretkowata, ale to jest w płacie, także tej galaretki to tak nie czuć, ale fajnie, że miodowa. Super, miodowe produkty są fajne, przyjemne, takie na bazie miodu. I chyba coś mam z Polski, z Bilendy coś chyba mam, nawet jeszcze nie otworzone. Dobra, 17. Duże okienko, otwórz, Dominika. Kolejna kokosanka. Widzę i tutaj mamy masełko do ciała. O, i właśnie na to masełko czekałam. Dlatego, że i Kinga miała. Ojejku, jak to pachnie. I Kinga miała, i Sylwia miała, i one bardzo, bardzo zachwalały te masełka. Chyba Anitka też miała. I Ania z Anglii, dziewczyny. Także pozdrawiam dziewczyny z Anglii. I tutaj. Dominiczka, 17 w kalendarzu adwentowym z Glam Shopu. Ja coś nie widzę, Dominika. Jest, i tu już będzie cień. Tak, cień będzie. Ciekawe, jaką ma nazwę. No, idę prosto do nazwy. Blanka. Blanka, cień Blanka. I to jest, widzę, brokatowy taki róż. O. O, dobra, lampa błyskowa. Piękne. Piękne. I pewnie wiesz, co tu jest lampa błyskowa, ale w świetle dziennym pewnie inaczej się będzie to prezentowało. Kiedy zaprezentujemy, jak już skompletujesz całą paletkę, zaprezentujemy w świetle dziennym. Ok, Dominika, podaj pudełeczko właśnie z deklora, z kalendarza z deklora, ile już my mamy zdobyczy i od razu pochowamy. I tak, tutaj sobie trzymam wszystkie, całą zawartość kalendarza z deklora. Kolejna rzecz i popatrzcie, jak to się fajnie prezentuje.
Śmiałam się, że ten kalendarz, on byłby fajny na Wielkanoc, bo tak żółty kolor to jest bardziej na Wielkanoc, ale żółty kolor to jest firmowy kolor Deklora, ze względu na te wszystkie esencjonalne olejki. No, fajnie się to prezentuje, dobra. Dominika, podaj następne pudełko. A tu mamy maseczki i Dominika, i chowamy, wiecie, te numerki, bo one się przydadzą. Szkoda je wyrzucać, bo są naprawdę pięknie wykonane przez Dominikę i się przydadzą nam w przyszłym roku. Do kalendarza Dominice się przydadzą, już nie będziesz musiała kupować tego. To ja wyciągniemy właśnie. Dobra. O. I taka jest... kubka. Ja będę potrzebowała drugiej szufladki maseczkowej. Na razie mam jedną całą zapchaną. No. Dużo jest, no. 17 maseczek. Mnie ciekawi właśnie ta miodowa. Ciekawi mnie tygrysek. Tak. Wulkaniczna. Tygryska, tego tygryska miała Sylwia z kanału Sylwia S i ją chwaliła. Tak mi się wydaje, że miała. Ona jest podobno bardzo. Ta. Wszystkie są fajne, wszystkie mnie ciekawią. Dobra, Dominika, pokaż następne pudełeczko. Soap and Glory może. O, tak się prezentuje zawartość kalendarza. Jak na razie, to nie jest całość oczywiście. I z kolei tutaj króluje róż. W tamtym kalendarzu był żółty kolor, a tutaj róż. Fajnie, super, ale będzie testowania. I co mamy jeszcze? I kalendarz. I mój. I z Glam Shopu. Plus do tego ta kasetka. Tyle już kolorów jest. Pięknie będzie. Gąbeczka. O, tutaj jest jeszcze jeden. No. A herbatek Wam nie pokażemy, bo herbatki pite na bieżąco. No może tam chyba mam trzy jeszcze zaległe do wypicia. No pięknie. Pięknie się to prezentuje. Tutaj będziesz musiała sobie, wiesz, pousuwać te i wsadzić w zasadzie, no nie? Do tej kasetki. Okej, to już by było wszystko, jeżeli chodzi o vlogmas numer 17 i serdecznie zapraszamy Was na jutro. Buziaki, na razie, pa pa! Pa.